Dzień dobry, Paweł Pawłowski, witam w Wirtualnej Polsce. To jest program Newsroom. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie Wirtualna Polska News. A dzisiaj moim gościem jest Tadeusz Cymański, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, były europoseł, współzałożyciel Solidarnej Polski, dzisiaj radny powiatu malborskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Serdecznie witam pana redaktora i odbiorców. Dziwi pana ta prawicowo-lewicowa współpraca w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego? Mówię oczywiście o inicjatywie pana Horały, pani Pauliny Matysiak i zastanawiam się, jakie jest pana zdanie na ten temat? Bardzo pozytywne. Może trochę dziwi, dlatego że w polskiej polityce doszliśmy już tak daleko albo upadliśmy tak nisko, że takie wydarzenie może kogoś dziwić. Natomiast szokujące jest co innego. I bardzo smutne to jest i źle wróży reakcja na to wydarzenie. Przecież wczoraj te wpisy bardzo znaczących polityków na to wydarzenie, a zwłaszcza próba jakiegoś sponiewierania tej nieszczęsnej posłanki, tej pani Matysiak, która się odważyła publicznie spotkać z nieczystym, z trędowatym, z takim... Bo przecież ja nie wiem, dlaczego też pan nie bo idąc tym nurtem tego pytania pańskiego, to ja jestem też winny niszczenia demokracji i jako taki nie powinny się ze mną nikt zadawać, a zwłaszcza przyzwoity dziennikarz z Wirtualnej Polski. My powinniśmy być zdelegalizowani, wyrzuceni jako faszyści, brunatni i tak dalej. To kto tak mówi, panie pośle? Mówię to oczywiście z pewnym przekąsem. Chyba inteligentni ludzie to rozumieją i pan też. Więc wszyscy, którzy mnie słuchają, mówię to, bo proszę pana, to jest coś nieprawdopodobnego. Mamy młodą demokrację, mamy różne deficyty tej demokracji, ale zrobienie z tej sprawy takiej chucpy i widowiska, że dzisiaj wszyscy o tym mówią, a ona natychmiast została zawieszona, to tylko pokazuje, do jakiego żeśmy miejsca doszli albo jak nisko żeśmy upadli. Panie pośle, to powiedzmy, kto upadł tak nisko? Kto rzeczywiście w panią Paulinę Matysiak uderza i z czego to wynika? Może ja delikatnie zasugeruję, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale z polaryzacji sceny politycznej w Polsce. I kto jest temu winny? To wynika z tego, że cała kampania, ostatnia kampania jesienna i ta ostatnia też, była i ciągle jest oparta na eskalacji napięcia i na nienawiści. Obawiam się użyć tego słowa. Nie dalej jak 2-3 dni tutaj na południu, gdzie mieszkam, osiedle Południe w Marborku, pewna starsza pani, elegancka pani, tak jak patrzyłem na nią, nigdy bym się nie spodziewał, spojrzała na mnie i powiedziała: jeszcze nie jesteś w więzieniu, jeszcze cię nie posadzili. Więc to tylko pokazuje, jak daleko te sprawy zaszły. I teraz wracając do tej pani poseł i do pana Horały, chcę zauważyć i wczoraj zachęcam zresztą państwa, którzy nas słuchają, dzisiaj internet i media dają możliwość ogromnego dotarcia do źródeł, do charakterystyki, co kto powiedział, co robił, bo ta osoba jest akurat jedną z najbardziej, moim zdaniem, ja jeszcze pamiętam z kadencji, kiedy byłem w Sejmie, takich zacnych osób i ona szczerze, autentycznie się zaangażowała i jest przejęta tym, co robi. To nie jest takie powszechne, jak się może wydawać. I wczoraj, w chwili, kiedy została też zaszczuta przez jednego z posłów w programie telewizyjnym, została zaszczuta, zaatakowana, jak może w ogóle robić filmik z kimś takim jak Horała. Więc ona trochę otworzyła się i powiedziała: no tak, ale jej starania, jej wysiłki, i to jest bardzo ważne, są szczegóły, bo one dużo mówią. Parlamentarny zespół to jest taka lekka forma współpracy do spraw tak dla rozwoju. Proszę zwrócić uwagę, nikt, ani jeden poseł, ani posłanka z Platformy się do niego nie zapisał. Więc to też o czymś mówi. I teraz, kiedy przychodzi co do rzeczy, kiedy na wiosnę ciągle pytali, bo była w pewnym klinczu i jest w pewnym klinczu Platforma i Koalicja. Dlaczego? Dlatego, że Polacy w znakomitej większości, ku zdziwieniu nawet znakomitych komentatorów, proszę poczytać, proszę zobaczyć, proszę posłuchać w internecie, wybitnych ekspertów, Polacy chcą ambitnych programów. Można zarzucać, że może jest przerysowany, może jest zbyt ambitny, ale jednak, co teraz z tym zrobić? Przecież wiadomo, że wszystko, co zrobił PiS, było złe. Na tym budowano zwycięską kampanię i teraz co z tym zrobić? Więc kombinowano, kłamano, kręcono,
I ta biedna posłanka patrzyła na to. Pan Lasek, bardzo znakomita postać, wiceminister, nie był w stanie złożyć wniosku o finansowanie tego projektu. Prawda czy nie? Proszę sprawdzić. Dlaczego? Jakie określenia padały? I teraz w tej sytuacji, kiedy ona zdecydowała się, niezależnie od tego, a ma do tego prawo, jestem przekonany, że krzywda się jej nie stanie. Byłoby szaleństwem. Ty partia razem, partia może radykalna, partia zmarginalizowana, ale partia rasowa, prawdziwa, bo oni mają swoje przekonania i co by nie mówić. I ona nie jest wędrowniczką i porównywanie jej do Brauna, do innych postaci wczoraj było poniżej. Było mi smutno patrzeć na to i szczerze ją z tego miejsca pozdrawiam. I nie dlatego, że na tym jest jakiś pożytek polityczny, tylko uważam, czas najwyższy w Polsce, już kończę, czas najwyższy w Polsce, żebyśmy zaczęli rozmawiać, bo są sprawy, które nas bardzo dzielą. Mnie i Adriana Zandberga dzieli tak wiele w sprawach zwłaszcza ideologicznych, kościelnych, aborcji, LGBT i innych bardzo wiele. Natomiast w sprawach społecznych, polityki pracowniczej jest mi bardzo bliski i się nie boję i nie wstydzę tego tutaj i gdzie indziej powiedzieć. I co? I nie mam z nim rozmawiać? Panie pośle, ale właśnie a propos filmik, tego pożytku politycznego. Jak ja zrobię z nim... Nie, proszę pana, no jest, to nie jest tak. Ludzie się różnią w różny sposób. Pełna może zgoda. Tak natomiast jeśli pozwoli mi pan zadać pytanie, to powiem, do czego zmierzam. Mam takie nieodparte wrażenie, że część, nie mówię tutaj teraz o panu, ale część posłów Prawa i Sprawiedliwości, część polityków Prawa i Sprawiedliwości w pejoratywnych słowach wypowiadała się bardzo często o lewicy. Perlewacy na przykład i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy pani Paulina Matysiak, która owszem, sztandar CPK niosła od samego początku, zawsze o tym mówiła, zawsze mówiła o komunikacji publicznej, gdzieś zaczyna nawiązywać współpracę z Prawem i Sprawiedliwością, to nagle Prawo i Sprawiedliwość otwiera ręce i w tym momencie to już nie są lewacy. To jest rasowa partia, partia, z którą należy współpracować. Różni nas dużo, ale jednak zaczynajmy współpracować. Zastanawiam się, czy tu nie upatrujecie rzeczywiście tego pożytku politycznego, panie, i czy stąd nie jest ta zmiana narracji. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli taki popełniam. Panie redaktorze, każdy mówi za siebie. Wszystko jest polityką i bez wątpienia ta sprawa jest dyskontowana i będzie dyskontowana. Ja tylko mówię o czymś innym. Ja mówię o formie, o sposobie i o kulturze i o czymś elementarnym. I o tym, że więcej nas łączy, wszystkich najwięcej łączy niż dzieli. Nie chciałbym tutaj za daleko zajść. Ale a coś was łączy z Platformą Obywatelską? To, że jesteśmy wszyscy w kraju, mówimy tym samym językiem, mamy to samo dziedzictwo kulturalne, że tworzymy społeczność, tworzymy młode państwo. I chcecie CPK, jedni i drudzy. Tak, ale proszę pana, no tych spraw jest więcej. Mi chodzi tylko o to, czy przede wszystkim poszanowanie jest na to receptą. I każda partia, każdy obywatel, każdy poseł, który ma własny mandat i za nim stoją jacyś ludzie, którzy na niego głosowali, za swoje czyny odpowiada. I to, że się próbuje, to PPP, tak zwana, nieładnie mówiąc, szona polityka, poprawność polityczna, wie pan, że nie wolno. I ja już to widziałem nieraz, ja bym mógł tu opowiadać godzinami, bo ja 20 lat w Sejmie byłem i to jest rzecz fatalna. My musimy przełamać te bariery i nauczyć się, że w sprawie, której mamy ten sam pogląd, możemy współpracować, nawet radykalnie różniąc się w innych sprawach. I to dotyczy wszystkich stron, również PiSu. I ja mówię za siebie, bo pan nie zaprosił do studia. Niech przyjdą inni, bo są pewnie tacy, którzy się tym gorszą. I pewnie duża część również opinii publicznej, wyborców Platformy jest zgorszona. Im być może nawet większość. I vice versa. Ale proszę pamiętać, jest 2024 rok, kończy się pierwsze półrocze. Mamy wojnę na Ukrainie. I jeżeli my nie zaczniemy w taki sposób, a proszę sprawdzić tą panią Matysiak, to jest bardzo łagodna, uprzejma, kulturalna. Ja wielokrotnie z panią poseł rozmawiałem, więc wiem, jakie ma poglądy, jak się zachowuje. I wie pan, naprawdę to jest, trzeba przede wszystkim chamstwo eliminować i brak kultury i wyobraźni. Polska potrzebuje konkurencji, potrzebuje w polityce współzawodnictwa, ale nie wojny i nienawiści. Używanie kalumnii i słów nieadekwatnych. Używamy skrajnych, najgorszych słów w stosunku do sytuacji, które naprawdę do tego nie zasługują. Czy ona kogoś zdradziła wczoraj w tym filmikiem? Co ona powiedziała? I teraz każdy, wie pan, no jeszcze raz podkreślam,
W jednej sprawie możemy się bardzo różnić, a w innych jestem blisko. I oczywiście, że jest pewne, są brutalne, twarde zasady polityce. Jest większość i umawiamy się, jest program jakiś polityczny, no ale ta sprawa najciekawsza i najważniejsza w tej sprawie to nie jest sprawa CPK, tylko tej reakcji i tych wpisów. One są szokujące. Proszę, zachęcam i zobaczcie państwo, ludzie wykształceni, ludzie na pewnym poziomie, no przecież to jest elita, no tak się przynajmniej powinno uważać, a jednak z suchej nitki na tej biednej dziewczynie, mówię dziewczynie, bo to młoda kobieta, nie wiem, nie sprawdzałem ile ma lat, ale naprawdę i ona aż była zaszczuta wczoraj, bo była zakłopotana tymi tekstami, tymi wpisywami. No rozumiem reakcję kierownictwa partii, bo ona dla zasady ją zawiesiła, ale nie wierzę w to, że zostanie ukarana albo, co najciekawsze i najgorsze, wyrzucona, to byłoby już w ogóle. Tym bardziej podkreślam znaczenie autentyczności w polityce, bo już to na tym targowisku próżności, w tym teatrze rozmaitości, w tym no, sztucznym świecie, w tej brutalnej polityce, czas najwyższy, żeby trochę normalności zawitało. Właśnie ja mam wrażenie, że my jesteśmy od tej normalności jednak daleko, zwłaszcza patrząc na różnego rodzaju ruchy, nie tylko polityczne, ale same ruchy personalne w różnych partiach, również na prawicy. Panie pośle, no właśnie Monika Pawłowska przyjęta jest do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, chociaż nie była przyjmowana i wcześniej mówiło się o tym 461 nielegalnym mandacie. Ja zastanawiam się, co się zmieniło, że ten mandat zaczął być legalny i czy Prawo i Sprawiedliwość, i tutaj pytam o pana zdanie, nie przeszkadzają do końca poglądy pani Moniki Pawłowskiej, które no, mam wrażenie, że jednak nie licują z tym konserwatyzmem, który prezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Wie pan, ja mam proste widzenie świata. Staram się go nie komplikować, tylko upraszczać. Do piekła, do nieba idziemy indywidualnie. Ja się nie odcinam, ale czasami się dystansować mogę od różnych decyzji. I proszę pytać każdego za to, za co odpowiada i kim jest i co robi i tak dalej. Więc ja kulisów tej decyzji nie znam i nie mówię dlatego, żeby tutaj nie znam tych kulisów. Wiesz, każdy niech odpowiada. Jeżeli się zmieniło stanowisko partii w tej sprawie, no to proszę pytać kierownictwo partii. Albo a ja pytam ludzi, pana o zdanie. Czy to jest odpowiednia osoba do noszenia sztandarów Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie? Ja mam szeroki smak na szczęście w kuchni i do jedzenia i do ludzi. I uważam, że jest coś takiego jak pozbawienie praw obywatelskich. Każdy człowiek, który nie jest pozbawiony tych praw, za siebie odpowiada. Jeżeli jest godny być posłem, to jest godny również być posłem każdej partii, która w Sejmie jest. Mówię jasnym językiem. Natomiast ocena takich zdarzeń, ocena każdego człowieka i jego drogi życiowej, jego wyborów, jego decyzji należy do przede wszystkim wyborcy. Panie pośle, ja to chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeden cytat. Jeśli możemy, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli teraz jeden cytat, o którym sobie za chwilę porozmawiamy. Poproszę. Liberalizacją prawa do aborcji. Tak. Czy pani jest za tym, żeby procedura in vitro była finansowana z budżetu państwa? Myślę, że tak. Pigułka dzień po? Tak, i trochę mnie oburza, że w XXI wieku dyskutujemy na ten temat. Związki partnerskie powinny być uregulowane? Związki partnerskie. Tak jest. Tak. I teraz, panie pośle, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja absolutnie nie oczekuję tutaj od pana oceny moralnej pani Moniki Pawłowskiej, tylko pytam, czy osoba z takimi poglądami to jest odpowiednia osoba do Prawa i Sprawiedliwości, która przecież prezentuje wartości katolickie i konserwatywne, a to, co mówi pani Pawłowska, no chyba nie licuje tutaj ze wszystkim. Jeżeli ma takie poglądy, to nie tylko, że nie licuje, ale absolutnie nie wpisuje się w to, z czym się PiS kojarzy, nie bez racji. I to, nasza partia ma charakter, to jest jasne. Natomiast mamy pewnego asa w rękawie, że tak powiem, w tym momencie. I w odróżnieniu od Platformy, która też nazywa się partią chadecką, chrześcijańską, bo pan pyta w kontekście naszych wartości, naszych przekonań i wielu, wielu lat naszej działalności. Więc chcę przypomnieć, bo robię to często, a to jest znamienne. Przez 20 ponad lat w Sejmie, od 97 roku jak byłem, nigdy nikt się nie ośmielał w sprawach, o które przed chwilą była pytana pani posłanka Pawłowska, publicznie, ani nieformalnie czy formalnie w klubach zakładać dyscyplinę.
Jasno mówię, tak? Jasno mówię. To znaczy, że w sprawie aborcji, w sprawie uboju zwierząt, eutanazji, kary śmierci, w sprawie dostępu do broni, w tych sprawach każdy poseł, również w PiS-ie, i jak sądzę, jak powinno być w każdej partii, nie powinien mieć związanych rąk. Oczywiście przyjęcie takiej osoby do klubu partii, która bardzo mocno walczy o ochronę życia poczętego, musi budzić i budzi, a pana pytanie jest tego dowodem, kontrowersje, a nawet zdziwienie, a nawet może sprzeciw czy zgorszenie. No właśnie, zdziwienie na pewno. Reakcje, proszę pana, reakcje mogą być różne. Tylko nasz lider, Jarosław Kaczyński, publicznie nie powiedział, że kto nie poprze zakazu aborcji, to nie będzie na listach PiS-u. A pan Donald Tusk, nie chce się tutaj wyżywać, to złamał tą świętą, niepisaną zasadę na kampusie w Olsztynie 2 lata temu. Skandaliczna sprawa, absolutnie. I teraz niech pan spyta posłów i senatorów Platformy, którzy są religijni i mają inne poglądy, jak tam się znaleźli. A najbardziej fantastyczny przykład dla dziennikarza, zachęcam pana do osobnej audycji, to jest przykład grubej ryby. Właśnie Romana Giertycha, który nie chce się wypowiadać w tej sprawie, bo ta pani powiedziała, co uważa. Może zmieniła poglądy, może taktycznie zmieniła. Nie ja jestem sędzią. Nie jestem sędzią innych sumień. A Donald Tusk został sędzią, bo powiedział, kto nie poprze, nie będzie na liście. Zrobił to? Zgodzi się pan, że w Polsce, kraju tolerancyjnym, słynącym z tego, w szkole uczono nas zdanie sławne króla Stanisława Augusta. Nie jestem sędzią waszych sumień. I ja nie będę sędzią sumienia pani Pawłowskiej. To mi się nie podoba, bardzo mi się to nie podoba. I nie wiem, czym się kierowano albo kierowano przyjmując, ale to jest też dowód, że mając skrajnie inne zdanie, my nie gardzimy nikim i przyjęto. I w dyscyplinie ona może głosować inaczej i nie będzie usunięta z PiS-u, ani nie będzie zagrożona, że jej nigdy nikt nie weźmie. To panie pośle, każdy człowiek ma prawo do zmiany poglądów. Ja nie jestem adwokatem ani prokuratorem, tylko zwracam uwagę i poruszyłem w tym momencie w kilku zdaniach bardzo istotną kwestię. Kwestię jednak, bo tego się śmieją niektórzy, sumienie. Niektórzy mają czyste, nieużywane, a jednak. A chcielibyśmy te pytania, o których tutaj rozmawiamy i te trudne tematy poruszyć również z Romanem Giertychem, z premierem Donaldem Tuskiem. Jeśli rzeczywiście odważą się przyjść do naszego studia, zaproszenia były już wystosowywane. Czekamy, może się uda. Roman Giertych i Donald Tusk. Panie pośle, ale jeszcze jedna rzecz, którą musimy poruszyć. Ja chciałbym pana zapytać, chciałbym poznać pana zdanie, człowieka, który jest wiele lat w polityce. Teraz może już poza Sejmem, ale cały czas jednak z dystansu. Nawet patrzy na to, co się dzieje. Mateusz Morawiecki, czy to jest dobry kandydat na prezydenta, kandydat na kandydata, pana zdaniem? To jest pytanie, nie będę się personalnie odnosił. Ja powiedziałem, bo jestem o to pytany, uważam, pozostawiam to moim zdaniem szanse wygrania wyborów prezydenckich przez obóz prawicowy istnieją. I ma znakomite i wielkie walory kandydatura premiera. Ale trzeba też pamiętać o tym, że praktyka dowiodła, a najlepszym przykładem jest obecny prezydent Andrzej Duda, że żeby wygrać wybory prezydenckie, kandydat musi w pierwszej albo w drugiej turze mieć więcej niż 50%. Jasne? 50+1. Bym obrażał inteligencję pańską czy słuchaczy, gdybym ten temat ponad miarę rozwijał. Pozostawiam to, żeby każdy sobie sam odpowiedział, który szansę ma. Na pewno ma te szanse każdy, a zwłaszcza z takim dorobkiem i pozycją premier Morawiecki. Ale ta decyzja, kto zostanie kandydatem obozu prawicowego, podejmie osobiście Jarosław Kaczyński. Nie zazdroszczę mu, natomiast powiedziałem wielokrotnie, że to musi być as z rękawa. Tak uważam. I osoba przede wszystkim, która będzie otrzymywać poparcie głosów, którzy nigdy nie zagłosują na PiS, przynajmniej w najbliższym czasie. Bo 50% to trudno będzie nam zdobyć w najbliższych wyborach, nawet jak będą szybsze. Okay? Chyba jasno mówię. I nie wiem, może się mylę, ale proszę wykazać mój błąd w rozumowaniu. Ja nie jestem od wykazywania błędów, tylko od zadawania pytań tutaj w tej formule programu. Ale też w polemice pewnej pan nie pyta. Jak coś mówię źle albo głupio, to pan powinien zareagować. Panie pośle, ale zaraz. Przecież pan prezentuje
również przede wszystkim słuchaczy i tych, którzy nas oglądają. A więc ja myślę, że powiedziałem wystarczająco dużo. To jest bardzo trudno. Ja sam zastanawiam się, co bym zrobił. I powiem tak, nawet największe doświadczenie i wiedza i kompetencje, to co prezentuje lider nasz, nie wystarczają. Tu trzeba mieć szczęście, tu trzeba mieć instynkt. Trzeba również badania zrobić. Ta decyzja jest brzemienna w skutki. Jeżeli będzie zły kandydat, czy nietrafiony, bo tak powiem, znakomity, ale nietrafiony, to zwycięstwo będzie ciężkie. Myślę, że mamy łatwiejszą sytuację niż druga strona, bo u nich już katalog jest zamknięty. Albo Tusk, albo Sikorski, albo Trzaskowski. Który najtrudniejszy do pokonania, pana zdaniem? Proszę? Który najtrudniejszy do pokonania, pana zdaniem? No to bym też już tu się za bardzo odchylał. No proszę wybaczyć moją powściągliwość, ale i tak dużo mówię, jak na standardy PPP. Tej poprawności politycznej już nie powiem od pieprzu, coś tak chciałem powiedzieć. Nie pan. Więc ja jako emeryt ja patrzę na to, czytam od prawa do lewa, obserwuję, oglądam. A poza tym tutaj powtórzę, może nie powinien się powtarzać. Moja definicja idealnego kandydata to jest nieprzeciętny przeciętny. To musi być taki człowiek, który na ulicy jest akceptowany i łyknięty przez przeciętnego człowieka. A musi być wybitny, musi mieć tylko, że swoje talenty i wybitność powinien mieć schowany. A tą normalność, to otwarcie do ludzi, to serce na ręku powinien mieć właśnie w sobie. To jest trudne, ale są tacy ludzie i nie może być zbyt mocno kojarzony politycznie. I to jest chyba nie najmocniejsza strona kandydatury, o którą pan mnie pyta. W takim razie będziemy to na pewno pilnie obserwować. Panie pośle, jedna rzecz i ostatnia, już na koniec, poważna sprawa. Ewentualne przesłuchanie pana byłego ministra Zbigniewa Ziobry. Czy powinno do niego dojść, czy powinien zostać wezwany skutecznie, a może przesłuchany w miejscu, w którym przebywa, a może w ogóle powinno się tę sprawę odpuścić? Pytam tutaj o pana zdanie, o pana opinię. Nie muszę na to odpowiadać. Wie pan, każdy normalnie, tak nawet bez przesady, dobrze wychowany człowiek sobie na to może odpowiedzieć, wie pan. Ja pochodzę z prostych kręgów społecznych, ale mam wielką wdzięczność do nieżyjącej już matki, że mnie prostych pewnych rzeczy nauczyła. I w takich sprawach wystarczy dobre wychowanie, żeby sobie zdawać sprawę. Zbigniew Ziobro nie tylko, albo nie, może walczy o zdrowie, ale walczy o życie. Te bardzo niskie, prymitywne, żenujące, straszne, że udaje, że może ucieka, bo były takie, pamięta pan. I tak, były, oczywiście. Proszę pana, to jest dno. Nie życzę nikomu, proszę pana, nieszczęścia. A jak ktoś jest ciężko chory, zwłaszcza nowotworowo, to nawet gdyby był najgorszy z najgorszych. Zwykły ludzki odruch. I te spekulacja i wie pan, i mówienie z takim zadęciem, życzę, żeby wrócił do zdrowia, żeby mógł odpowiedzieć. A mówi się to tak, że bardziej mi zależy, żeby mógł odpowiedzieć za swoje przestępstwa straszne, niż o to zdrowie. Wie pan, widać po twarzy, co się w głowie waży. Jak się dobrze pan przyjrzy, to pan zauważy i każdy z państwa, co ten człowiek ma na myśli i co u niego główną rolę odgrywa. A trzeba odróżnić wymierzanie sprawiedliwości, co jest czynnością chłodną i związanymi oczami, to jest ważenie, temida, wiadomo, od zemsty, od prymitywnej zemsty i pomsty. Napisane jest w mądrej księdze, pomstę zostawcie mnie, mówi pan. To jest co innego. Przy procesie Eichmanna to nie dlatego, że tysiące rodzin zamordowanych w Auschwitz ludzi, czy setki były już osłuchiwanych, tylko dlatego, o czym pisze Hannah Arendt w znakomitej książce Proces Eichmanna w Jerozolimie, był skazany, bo złamał normę prawną. Jak mówimy o Funduszu Sprawiedliwości czy o Zbigniewie Ziobrze, to trzeba wskazać normę prawną, kodeks karny, który artykuł, paragraf został złamany, na czym to polegało. A winę trzeba wykazać w sposób bezsporny. I mówię to do wszystkich, również do platformersów, gdybyśmy mieli my ich sądzić. To samo powtórzę w tym samym programie. No Boże Święty, nie trzeba być prawnikiem, żeby znać kanony dziedzictwa prawa rzymskiego. Wątpliwości na korzyść oskarżonych. I doktryna bardzo ważna, do której się odwołała bardzo sprytnie i przewrotnie pani Wrzosek, która złamała prawo. Szkodliwość społeczna. Proszę mnie nie oskarżać, bo ja tylko walczyłam z PiS-em.
A więc jaka może być szkodliwość społeczna łamania prawa, kiedy ktoś walczy z PiS-em? Żadna. Zasługą wręcz to jest. Czuje pan blusa? To są hece. To jest, proszę pana, upadek całego systemu. Bo jak my nie nauczymy się szanować, tak jak wczoraj spróbowała, to wracamy do źródeł pani Matysiak. Naprawdę, bardzo dziękuję panu, że będą zaprosił, żebym rozmawiał. Nie na zasadzie też sensacyjnej, bo dziennikarze to biorą, bo to jest oglądalne, bo to jest ciekawe. Tam, gdzie sensacja, tam, gdzie jakieś coś strasznego. Zawsze diabeł był bardziej ciekawy od anioła. Wiemy to z literatury, z życia, tak? Grzech od cnoty też czasami jest bardziej pociągający i ciekawy. To taki jest świat. Ale to nie znaczy, żebyśmy my, pan jako dziennikarz i ja jako były poseł, ulegali tym trendom i nie stawali w obronie pewnych reguł i zasad, których nauczyli nas nasi przodkowie. To ja stanę tutaj teraz w obronie jednej reguły, czyli ciekawość świata i ciekawość tego, co się dzieje, i zapraszanie ciekawych gości do studia, jakim również był dzisiaj Tadeusz Cymański, były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu serdecznie za tę rozmowę. Proszę mnie nie chwalić, bo jak chcesz kogoś zniszczyć, to go chwal, mówił mój dziadek. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Ja nazywam się Paweł Pawłowski. To był program Newsroom Wirtualnej Polski. Dziękuję i do zobaczenia.